일주일 정보합니다. 그하니 są takie dwa powszechne nurty w chrześcijaństwie, gdzie określa się głębokość życia z Bogiem. W jednym przypadku na podstawie służby uzdrowień i w ogóle manifestacji uzdrowień. W drugim na przykład na przykładzie ilości wizji. Oba są nieprawdziwe, oba są fałszywe. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę na temat tego drugiego, czyli o takich trzech aspektach w takim szeroko rozumianym pojęciu związanym z wizjami, bo obserwuję to dosyć powszechnie, że często osoby, które zmagają się jeszcze z odrzuceniem, tak, i obserwują pewnych rzeczy w swoim życiu, lgną bardzo często za tymi osobami, które dużo mówią. Nieważne co mówią, jak mówią, ale wystarczy, że dużo mówią, tak, i ludzie lecą za tym jak do magnesu. Coś wam powiem o sobie. Kiedy rodziłem się na nowo, spotkałem Jezusa. Od tego momentu, kiedy się z Nim spotkałem, już nigdy nie musiał przychodzić do mnie i mówić, że On jest. Bo ja wiem od tego momentu, że On jest. Nie muszę mieć wizji, że jest Bóg, bo On jest. Ja Go spotkałem i Go spotykam. Wiecie, tak samo, jak nie muszę mieć wizji, że mam żonę. Mam żonę, wiem, że mam żonę. Chodzę sobie normalnie, bo wiem, że mam żonę. I tak samo chodzę sobie normalnie z tym, że wiem, że jest Bóg. I wiem, że jestem z Nim zjednoczony. Nie mam wizji w tym temacie, bo to wiem. Co było dalej? Następnie się dowiedziałem, że jest wymiana krzyżowa. Nastąpiła tam, na krzyżu Golgoty. Zacząłem ją po kolei zgłębiać. Dowiedziałem się, że na Jezusa spadła kara za moje grzechy. Że każdy mój grzech został przebaczony. Kiedy ja się o tym dowiedziałem, następnie ja w to uwierzyłem. Uwierzyłem, czyli stałem się pewien, że moje grzechy zostały przebaczone. Od tej pory Jezus nie przychodził do mnie z wizjami, że moje grzechy zostały przebaczone. Bo one zostały przebaczone, ja to wiem. I tak żyję. Później się dowiedziałem, tak, to dalej idąc, zgłębiając wymianę krzyżową, tak, że na Jezusa, że Jezus wziął na siebie, na krzyżu Golgoty, każdą chorobę. Więc dowiedziałem się, że mogę być zdrowy i nie muszę chorować. Dowiedziałem się, uwierzyłem, skończyły się wizje w tym temacie. Nie mam żadnej wizji w tym temacie, bo to wiem, to jest moje. To jest wrośnięte we mnie. Wiecie, i tak moje życie wzrostowe wyglądało tak porównam, że krok po kroku wzrastałem sobie wierzę i otrzymywałem tak jakby porównam to do szkoły. Jakby promocję do następnej klasy. Jezus uznał, że ten materiał mam już zgłębiony, nie musimy go powtarzać, lecimy dalej. Kolejna klasa. Nie mam wizji w tych obszarach, co do których jestem pewien. I je przyjąłem. I tak wiecie, kiedy więc czytam niektóre wpisy, albo słucham wypowiedzi ludzi, tak? A modlę się o to opieram też na wzrost, na poruszanie się w darach duchowych. Tak, i coraz bardziej poruszam się też w darze rozróżniania duchów, w słowie mądrości, czy w słowie wiedzy. Tak na marginesie, to też jeszcze powiem. Wiecie w ogóle, że słowo wiedzy nie dotyczy tylko uzdrowień, bo to jest kolejny taki fałszywy kierunek, który tak naprawdę jest pojedynczo postawiony. Tak naprawdę słowo wiedzy, w takim dużym skrócie, to jest ponadnaturalna informacja, tak, na temat albo tego, co jest, albo tego, co było, i ten, który udziela tej informacji, nie mógł w naturalny sposób jej powziąć, tak? Czyli to jest tak naprawdę tak, mówi o tym, co było lub co jest, tak? A słowo mądrości z kolei odnosi się do tego, co będzie, tak? Ale wracając do tych osób, jak słucham właśnie często tych wizji, to ja się, wiecie, zastanawiam, czy oni w ogóle spotkali Jezusa. Jeśli ktoś przez 20 lat opowiada wizję, z których tak naprawdę jedyną informacją, którą możesz wyciągnąć, jest to, że jest Bóg. To ja naprawdę sobie siedzę i zastanawiam się, czy on spotkał Jezusa. A na pewno nie postrzegam tej osoby jako osoby, która ma głębokie życie z Bogiem. Zastanawiam się, czy w ogóle go spotkała.
Wiecie, wizje, które ja otrzymuję, one mnie pchają dalej. One przychodzą do tego, co ja już mam teraz. Czego ja się dowiedziałem i w co ja uwierzyłem. I one w jakiś sposób mnie kierunkują, tak? Kierunkują w stosunku do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Generalnie dla mnie, nawiązując do tego, co powiedziałem, wzrost człowieka, tak? I że rzeczywiście żyje on z Bogiem, absolutnie nie jest weryfikowany przez liczbę uzdrowień, czy przez liczbę wizji, tak? Tylko przez dojrzałość i przez głębokość przekazu, tak? Które jest odzwierciedleniem w ogóle uświęcenia duszy. Tak? To jakby taki pierwszy aspekt. Drugi aspekt, a propos wizji. Zapytałem kiedyś Boga, słuchając kolejnego chrześcijanina mówiącego, Pan powiedział, Pan pokazał. Każdy chrześcijanin tak mówi. Jak to jest, że słucham tych osób i mam wrażenie czasami, że 10%, 20%, 30% to są prawdziwe informacje, a reszta to są albo duszewne, albo fałszywe, albo cielesne informacje. Odpowiedź przyszła natychmiastowo. Bóg mówi, głuchy telefon. Co innego mówię ja, a co innego wychodzi na zewnątrz. Co innego mówię ja, co innego wychodzi na zewnątrz. Tak? Z czego to wynika? To z ludzkich zaburzeń, z ludzkich dusz. Tak? To słowo, które powstaje w naszym duchu, tak? Jeśli ono przechodzi przez zaburzenia naszej duszy, to pomidor powstaje. Kochani, bo jeśli chcemy prawidłowo uwalniać Bożą informację, to my musimy zrobić porządek z naszymi duszami. To jest warunek sine qua non, używając prawniczych sformułowań. Warunek konieczny. Konieczny do tego, tak, abyśmy mogli prawidłowo uwalniać Bożą informację. Wiecie, bo ja się pomimo powołania przez Boga, bo to Bóg powołuje na urzędy, na urząd proroka, możemy uwalniać bzdury. I naprawdę znam osobiście dobrze osoby, co do których jestem pewien, że są powołane przez Boga na urząd proroka. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do ich gorliwości generalnie do Boga. Natomiast uwalniają się bzdury, bo nie robią nic ze swoimi zaburzeniami w umysłach. I uwalniają bzdury, pomimo że są powołani na urząd proroczy. Wiecie, w ogóle to jest tak ważny temat. Czytałem sobie rano Księgę Ageusza. Kiedyś po Nowym Narodzeniu czytałem Stary Testament, to w ogóle była to dla mnie abstrakcja. Ja brałem takie informacje historyczne, w ogóle próbowałem sobie znaleźć jakiś kontekst, bo nigdy się nie interesowałem religią. Nie znałem tej historii. Natomiast dzisiaj każdą informację, która jest w Starym Testamencie, czytam przez pryzmat Nowego. I kiedy czytałem sobie Księgę Ageusza, tak się poryczałem, wiecie? Tam jest mowa o budowie domu Bożego. Kiedy popatrzycie przez pryzmat siebie, jako świątyni Boga, kiedy zobaczycie, jakie są obietnice, kiedy człowiek będzie ogarniał swoją duszę, kiedy będzie robił z nią porządek, kiedy z tej perspektywy uświęcania swojej duszy spojrzycie na to słowo, zobaczycie, jak mega obietnice, jakie czekają i jak bardzo często nie wykorzystujemy ich przez to, że nie robimy porządku z naszymi duszami. I trzeci aspekt, który chciałem powiedzieć na temat tych wizji, to kiedy byliśmy teraz w górach, tak sobie wszedłem na szczyt Mamuciej Skoczni w Harochowie, tak sobie rozmawiałem z Bogiem o takich bieżących rzeczach i też bieżących moich obserwacjach. Tak, w pewnym momencie zaczął mi pokazywać, mówić do mnie, dobry skoczek, ten, który zwycięża, to nie tylko ten, który leci daleko, ale też ten, który potrafi wylądować, który potrafi ustać ten skok. Nie jest ważne, czy to będzie 220, czy 230, on musi to ustać. Tak samo jest z pilotem. Tak? Dobry pilot może robić świetne manewry w powietrzu, ale musi wylądować. Musi wylądować, żeby żyć. Wiecie, i jedną rzeczą jest więc w ogóle otrzymać, czy wziąć wizję, tak? Ale drugą rzeczą to jest umiejętnie w ogóle z nią wylądować, tak?
musimy we właściwy sposób wziąć ten materiał z nieba i przenieść go skutecznie i wdrożyć tutaj w rzeczywistości Ziemi. To bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym, bo życie nie jest życiem od wizji do wizji. Od wizji do wizji. Miałem dzisiaj wizję, tak? I się bardzo z tego cieszę. Ile ja znam osób, które chełpią się tym, tak naprawdę. Miałem wizję. Wydaje mi się, że są wyjątkowi, bo mieli wizję. A cała umiejętność polega na tym, abyśmy potrafili skutecznie zamienić tę wizję w praktykę naszego życia i w praktykę codziennego zwyciężania. Amen.